piłkę nożną, taniec, siatkówkę, nieważny jaki sport, najważniejsza jest aktywność fizyczna od najmłodszych lat. Ja na przykład czasami lubię po szkole poćwiczyć, tak wieczorem lub rano. Też lubię potańczyć i wydaje mi się, że właśnie większość osób też ma takie właśnie po szkole zajęcia fizyczne. Rzeczywistość jest jednak inna, co pokazują badania przeprowadzone przez profesorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na 1000 uczniów aż 30% uprawia aktywność fizyczną tylko podczas zajęć wychowania fizycznego. W tej samej grupie aż 50% uczniów ma problem z gibkością, czyli między innymi nie jest w stanie dotknąć rękami podłogi. Jednym z powodów jest nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych. Rodzice powinni zwracać uwagę na to, nie tylko co dzieci oglądają w internecie, ale też jak długo i w jakiej pozycji. Bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o korzystanie z urządzeń elektronicznych, ale o pozycje wyjściowe ciała, które przyjmujemy w trakcie korzystania z tychże urządzeń elektronicznych. Pochylenie głowy, pochylenie barku, rotacja tułowia, asymetria, to są wszystko czynniki ryzyka. Wady postawy to tylko jeden problem. Coraz większa ilość dzieci zmaga się z otyłością. Kolejne 1000 uczniów zostało przebadanych pod względem dietetycznym. U prawie 40% dzieci wykryto nadmierną zawartość tkanki tłuszczowej. Choć problem spory, to powód bardzo prosty. Zaczynając od niskiej ilości warzyw, która się pojawia w ciągu dnia, niskiej ilości owoców, które dzieci jednak lubią, a też jest z tym problem. Nie jedzą pełnoziarnistych produktów zbożowych, jedzą bardzo dużo fast foodów. To nas troszeczkę zaskoczyło. A problemy z nadwagą i brak aktywności fizycznej to pierwszy krok do wielu schorzeń w późniejszym wieku. Ludzie w Polsce zaczynają chorować na chorobę wieńcową za wcześnie, dużo wcześniej niż na przykład w Skandynawii, z którą lubimy się porównywać w tej dziedzinie, dlatego że oni rzeczywiście stworzyli bardzo dobry system profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli wciąż Polacy umierają najczęściej na choroby serca. Stąd ważna jest profilaktyka od najmłodszych lat. Projekt Schody Zdrowia, Edukacja i Nauka wyznacznikiem zdrowego i otwartego społeczeństwa. Choć po 2 latach badań w 10 śląskich szkołach dobiegł końca, to filmiki edukacyjne stworzone w ramach projektu będą ogólnodostępne dla szkół. W ramach tego projektu dla 1000 rodziców przeprowadzono szkolenia dietetyczne i fizjoterapeutyczne.